Dzień dobry, moi drodzy, witajcie z tej strony Karolina, to jest podcast Naśladowca. No i cóż, jutro rozpocznie się trzeci sezon Daily. Trzeci sezon Daily, czyli oznacza, że prawie 3 lata prowadzę ten kanał, przygotowuję historie kryminalne i muszę powiedzieć, że jak na mój słomiany zapał, to jest naprawdę dobrze, to jest naprawdę dobrze. Krótko powiem tylko, że dziękuję Wam za te prawie 3 lata, bo dopiero w lutym, pod koniec lutego będzie 3 lata, za te 3 lata bycia ze mną, nieważne w którym momencie się pojawiliście, naprawdę mega, mega, mega ogromnie dziękuję za Wasze wsparcie, czy to w momencie, kiedy lajkujecie, komentujecie, subskrybujecie, czy dorzucacie dodatkowy grosz na Patronite, czy dorzucacie dodatkowy grosz przez wsparcie YouTube'a. Wszystko to naprawdę znaczy dla mnie tak dużo, że nie jestem w stanie naprawdę ogarnąć tego słowami. No i cóż, po tym krótkim, patetycznym wstępie czas, żebyśmy przeszli do konkretów, żebym ja przeszła do konkretów, a więc słuchajcie, w tym roku zdecydowałam, że wszelkie przychody, dochody, jakkolwiek się to nazywa, które uda nam się zgromadzić za grudniowe daily, za ten czas grudniowych podcastów, tymi środkami chciałabym wesprzeć zbiórkę Dominika, brata Ani Jałowiczor. Myślę, że historii Ani raczej będzie mało osób, które nie kojarzą tej historii. Ja sama sobie ją odświeżyłam podczas moich wrześniowych, długich spacerów, kiedy to mieliśmy piękną, złotą jesień, a ja po prostu łaziłam w te i z powrotem, i w te i z powrotem, i wyrabiałam kilometry. Wtedy odświeżyłam sobie niejako tę sprawę, ponieważ gdzieś wcześniej historia Ani mi się przewijała. Ale tutaj w odświeżeniu pomógł mi materiał, który przygotowała Ania z kanału Tropiciele Zbrodni. Ja w ogóle osobiście, jeśli jest jakaś historia danej osoby, to dużo bardziej jakby trafiają do mnie takie materiały, taki podcast, taka historia zebrana w formie dokumentu. I tak właśnie było z materiałem Ani, gdzie zaangażowała przyjaciół, znajomych z czasów, kiedy znali oni Anię Jałowiczor. Ania zaginęła w roku 1995 i ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że jeśli nie za bardzo kojarzycie tej historii, tak dokładnie, to myślę, że to jest w ogóle dobry czas na odświeżenie jej sobie, więc jeśli macie chwilę czasu, to zapraszam Was na materiał Ani z kanału Tropiciele Zbrodni. Materiał Ani podlinkuję w opisie tej krótkiej mojej dzisiejszej wypowiedzi, tak samo jak podlinkuję zrzutkę Dominika. Jeśli macie możliwość wsparcia jej, gorąco do tego zachęcam, nawet 5 zł ma tutaj ogromny wpływ, ogromną wagę. Natomiast jeśli nie możecie z jakichś powodów wesprzeć zrzutki, gorąco Was proszę, udostępniajcie, ponieważ może to trafić do osób, które po latach zdecydują się w końcu cokolwiek powiedzieć. Nie tylko wsparcie każdą złotówką, każdym piątakiem ma znaczenie, ale także każde jedno udostępnienie. Także ja ze swojej strony materiał do zrzutki, link do zrzutki umieszczę w opisie każdego odcinka. No i cóż, to chyba koniec tej chaotycznej, dosyć chaotycznej wypowiedzi. Jeśli jeszcze tego nie mówiłam, to będziemy się, moi drodzy, słyszeć codziennie o godzinie 20. No i to chyba tyle ode mnie. Nie wiem, czy powinnam coś jeszcze powiedzieć. Chyba nie. Dziękuję za prawie 3 lata razem. Zapraszam jutro o 21 odcinek. Te odcinki początkowe to będą tak trwały 10-20 minut, ale bardzo Was proszę o po pierwsze, nie zniechęcanie się, przebrnijmy przez to razem. Na początku, przed samym grudniem się po prostu rozchorowałam i starałam się to jak najszybciej nagrać. Miałam trochę nie do czasu, nie będę się już tutaj tłumaczyć, rozwlekać i tak dalej. Sytuacja jest taka, że początkowe odcinki będą krótkie, później przejdziemy do tych dłuższych. Oczywiście, jak co roku, reklamy będą umieszczane co 5 minut, także gorąco zachęcam do wstrzymania się z adblockiem w tym miesiącu. Ja to naprawdę bardzo mocno docenię. Standardowo, jak co roku, też około 23 stycznia YouTube wysyła pieniądze zarobione w poprzednim miesiącu, także też pokażę Wam, ile udało nam się zebrać. Wrzucę screena do przelewu. Co mogę więcej powiedzieć od siebie? Nic, zapraszam od jutra, będziemy się słyszeć codziennie. Będę Wam towarzyszyć podczas lepienia pierogów, sprzątania, aż do samych świąt. Do usłyszenia.
Małe PS. Zapomniałam dodać w tym całym chaosie i luźno puszczonym strumieniu świadomości, że materiały z daily na platformach typu Spotify, Apple Podcast, Google Podcast będą się ukazywały z jednodniowym opóźnieniem, ale będą co dzień. Teraz to już naprawdę wszystko. Do usłyszenia!